Cześć rodzice. Wzięcie odpowiedzialności to nie to samo, co przejęcie władzy. Wzięcie odpowiedzialności to zmierzenie się z tym, kim jesteśmy, co robimy i jakie to przynosi efekty. A więc dość obwiniania innych. Ten odcinek jest o nas. Pokaż i powiedz, że bierzesz pełną odpowiedzialność. W zaskakujący sposób twoje dzieci również z dużo większą pewnością siebie i bardziej ochoczo weźmą część odpowiedzialności na siebie. Wydaje się to paradoksalne, a jednak jest to prawdziwe. Kochani, niezwykle ważnym jest, żebyśmy pamiętali, że w relacji rodzic dziecko to my bierzemy pełną odpowiedzialność za jakość tej relacji i to, jaka ona jest. Rodzice, gdy widzą sukcesy swojego dziecka, kiedy ono naprawdę jest ekstra, to mówią: no, patrzcie, ale go fantastycznie wychowałem, czy wychowałam, prawda? A w momencie, kiedy nasze dziecko zaczyna sprawiać kłopoty, coś jest nie tak, zawsze mówimy: no patrzcie, ja zrobiłem wszystko, co mogłem, żyły sobie wypruwałem, a to nic, ten niewdzięcznik nic, no beton. Tymczasem prawda jest nieco inna. Prawda jest taka, że to tak naprawdę dziecko jest odpowiedzialne za to, że jest fajne, że się rozwija, że odnosi różne sukcesy. Oczywiście my trochę mu to ułatwiamy, jesteśmy pewnym katalizatorem niektórych procesów, ale to jego zasługa. Natomiast zwykle, jeżeli z dzieckiem jest coś nie tak i źle się ono zachowuje, w cudzysłowie oczywiście, i sprawia problemy, i nie możemy się z nim dogadać, i wpada na jakieś nałogi, i tak dalej, to w 9 na 10 przypadków to my maczaliśmy w tym palce. Mniej bądź bardziej, ale jednak to my ponosimy za to odpowiedzialność. Czyli zupełnie odwrotnie. A jeśli chodzi o nasze własne życie, twoje, moje, to kochani, proszę was, przestańmy obwiniać cały świat naokoło za to, co się dzieje w naszym życiu. Ani naszych dzieci, ani naszych żon, ani naszych mężów, ani naszego księdza w parafii, ani polityków, ani pogody. My odpowiadamy za to, jak wygląda nasze życie. I to musimy sobie uzmysłowić. I dorzucę wam jeszcze fajny cytat. Gilbert Arland powiedział: gdy łucznik nie trafia do celu, szuka przyczyny w sobie. Zachybiony strzał nie odpowiada bowiem sama tarcza. Żeby poprawić swoją celność, musisz poprawić siebie. I tak naprawdę jest, moi kochani. A wracając do przywództwa w rodzinie, to im mniej my weźmiemy odpowiedzialności na siebie, tym niestety więcej na swoje barki wezmą nasze dzieci i będą czuły się odpowiedzialne za całą rodzinę, a to coś bardzo niszczącego dla nich. Świetnym przykładem jest rozpad małżeństwa. Tak naprawdę polega to na tym, że to dwoje małżonków nie uniosło odpowiedzialności, nie poradziło sobie właśnie z budowaniem związku. Tymczasem w przypadku rozwodu rodziców najczęściej, najbardziej obwiniają się za rozpad małżeństwa dzieci. Czy naprawdę tego chcemy? Myślę, że nie. Dlatego bierzmy na siebie odpowiedzialność. A teraz zwiększmy nieco dystans i spójrzmy na nasze życie. I proszę was, i siebie też, bo też mam czasem z tym problemy. Weźmy odpowiedzialność za siebie i za nasze życie. Naprawdę to uwalnia. Zaczynamy czuć się wtedy lepiej i że to my kontrolujemy w zasadzie całą sytuację. Oczywiście wymaga to więcej. Więcej wszystkiego. Więcej myślenia, więcej czasu na zastanawianie się nad sobą, więcej aktywności. No nie jest to robota dla leni. Ale co zyskujemy? Zyskujemy to, że już nie jesteśmy podatnymi na manipulacje, zastraszonymi, wiecznie niezadowolonymi słabiakami. Co więcej, gdy już tacy nie będziemy, no to o niebo łatwiej będzie nam być przywódcą w naszej rodzinie. Może nawet będzie nam być łatwiej przywódcą na zupełnie innych gruntach.
Więc proszę was, proszę siebie, bierzmy odpowiedzialność i ją chwytajmy. No to tyle wygłupów. Za tydzień widzimy się w kolejnym odcinku o elementach dobrego przywództwa w rodzinie. Pa!